W aż 16 miejskich lokalizacjach nocne oświetlenie uliczne gaśnie każdej nocy. O 23.00 egipskie ciemności zapadają na boiskach przy ulicy Wileńskiej i Jagiełły, na Staniszewskiego, na części ulicy Reja, Raczkowskiej i Wojska Polskiego, na Pileckiego oraz od tej ulicy na odcinkach północnej do granicy miasta i Wyszyńskiego w kierunku ogródków działkowych. Oświetlenie gaśnie również na innowacyjnej, Utracie na odcinku od stulecia niepodległości do aresztu śledczego na Majerskiego, Rzemieślniczej i Hubala oraz częściowo na Dąbrowskiego. W 13 lokalizacjach światła jest znacznie mniej, bowiem świeci zaledwie co trzecia latarnia. Jak selekcjonowano te lokalizacje? Według wyjaśnień Tomasza Drejera wybrane zostały te ulice lub fragmenty, na których nie ma wcale lub jest, ale niewiele domów mieszkalnych. Dlaczego nie wszędzie będą w ograniczonej liczbie świeciły uliczne latarnie? Takie jakby różne podejście do różnych ulic jest związane po prostu z systemem zasilania i sterowania tym oświetleniem. W niektórych przypadkach możemy zrobić i wyłączyć co, co którąś latarnię. W innych przypadkach, no niestety, stare systemy nie pozwalają na takie podejście do tematu. Zdaniem dyrektora Drejera oszczędności będą spore. To będzie spora suma, bo około 50 tysięcy zł. W ciągu oczywiście roku, czasu. Tomasz Drejer nie był dzisiaj w stanie określić, jak długo będziemy w ten sposób oszczędzać. Kilka lat temu Ratusz dzielił się z mieszkańcami informacją o znaczącej inwestycji mającej na celu obniżenie. I to znaczące rachunków za energię elektryczną wydano mnóstwo pieniędzy na wymianę ogromnej ilości opraw oświetleniowych oraz wdrożenie energooszczędnych źródeł światła na naszych ulicach. Od pewnego czasu Suwalski samorząd dokonuje także grupowego zakupu energii elektrycznej. Te wszystkie zabiegi miały sprawić, że wydatki na prąd zmaleją. Plany pokrzyżowała zwyżka opłat, jaka nastąpiła w minionym roku. To przez o 6-7 lat tak naprawdę zużycie energii spadało, i w związku z tym spadały opłaty. Gdybyśmy tego nie zrobili, to teraz byśmy stali przed e, taką sytuacją, że koszty oświetlenia ulicznego, czyli koszt, który trzeba by było zapłacić, byłby dwukrotnie wyższy niż to, co, w te, co to było e, w. Przy podjęciu decyzji o, o wymianie opraw na LEDy. Także w obecnej chwili szacujemy, że koszt, e, koszty utrzymania oświetlenia w mieście to będzie około 1 350 400 tysięcy. Jeżeli byśmy to pomnożyli razy dwa, to od razu e, zauważamy, że to była bardzo dobra i słuszna decyzja. W ocenie Tomasza Drejera ograniczenie czasu świecenia ulicznych latarni nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo mieszkańców. Nas zaledwie kilka dni temu zdziwiła rozświetlona o 8 rano ulica Kościuszki. Jak wyjaśnił szef zarządu dróg, było to działanie zamierzone. Latarnie zapalono, by dokonać ich przeglądu i napraw.